Podczas angielskiej wojny o Unię nad Francją, Francja ma dwukrotną przewagę nad Anglią. Gorzej, że nawet jeżeli tą wojnę wygracie, no to może was to kosztować naprawdę sporą koalicję. W dzisiejszym odcinku pokażę wam właśnie, jak Anglią wygrać wojnę o Maine oraz poradzić sobie z nielojalną Francją i tą koalicją. A wy poradźcie sobie z nową kolekcją Guilty Pleasure na Anebie z kodem Lukas 3% zniżki i linki w opisie. Anglia to jeden z tych krajów, który może sprawić problemy nawet dla średnio zaawansowanych graczy, zwłaszcza jeżeli nie wiemy, jak właściwie zarządzać naszą armią. Początkowo musimy się przygotować na wojnę róż, czyli taką wojnę domową pomiędzy Lancasterami oraz Yorkami. Kolejna sprawa to nadciągająca wojna z Francją, która może zakończyć się albo wypchnięciem Anglii z części kontynentalnej, albo zdobyciem Unii Personalnej nad Francją. Ewentualnie możemy postąpić tak, jak postąpił Tenzban, tak, ale to już zobaczycie podczas wydarzenia, co wybiorę. Jako że wiem, że zbliża się nasza wojna, więc będziemy potrzebowali sojuszników. Najłatwiej i najlepiej będzie nam złapać sojuszników, którzy są rywalami na arenie międzynarodowej Francji, czyli w tym wypadku Austrię oraz Aragonię. Jeżeli się nam uda zdobyć Burgundię, ale niestety w tym wypadku już zauważyłem, że Burgundia też nie przepada za mną, byłoby w ogóle już super. Możemy jeszcze spróbować zdobyć Kastylię, ale myślę, że raczej będzie to utrudnione po tym, jak Aragon stanie się naszym sojusznikiem. Zazwyczaj wystarczą dwa państwa plus nasza siła, żeby zaorać totalnie Francję. Jednak bardziej mi zależy w pierwszej kolejności nad Austrią, więc bierzemy ją w pierwszej kolejności w sojuszu. A druga rzecz, no to czekamy jeden dzień i wysyłamy propozycję sojuszu do Aragonii. O, wygląda na to, że wciąż mogę jednak mieć i Kastylię na sojuszu, co też może być dobre, ale raczej Kastylię nam nie pomoże podczas wojny z Francją. Na rywali weźmy na pewno Francję, Szkocję o dziwo oraz Burgundię. Jako Anglia posiadamy jedną z najgorszych form rządów, czyli angielską monarchię. Wprowadza ona u nas już na początku rozgrywki parlamentaryzm, co akurat jest fajne, bo możemy liczyć na jakieś fajne bonusy. Pamiętajcie, że one zmieniają się co miesiąc i możemy też rozdawać krzesła w parlamencie, które po przydzieleniu dają nawet takie małe, fajne bonusy do prowincji. Jednak ta forma rządów ma bardzo duży minus. W estate'ach nie posiadamy stanu szlachty, więc oprócz tego, że nie będziemy mieli dodatkowych monarchii, points militarnych, no to jeszcze brakuje nam tych wszystkich fajnych przywilejów na zjadanie wasali, kontrolowanie wasali i tak dalej. No ze szlachty, realnie, beznadziejne. A jakby co, ziemię sprzedałem, przyda nam się dodatkowy pieniądz i to bardzo. Jeżeli idzie o nasz dwór, koniecznie musimy skupić się na naszych działaniach militarnych i też docelowo będę starał się dostać mimo wszystko jakiegoś doradcę z moralami. To jest dla nas bardzo przydatne. Dyplomatyczny doradca się przyda, tak, weźmy go, tym bardziej, że ten doradca jest już bazowo tańszy o połowę. No tak samo weźmy tutaj tego doradcę mega taniego od punktów administracyjnych. Mamy do rozdania też 3 krzesła w parlamencie i tutaj radzę rozdać w prowincjach, które zawierają dobre dobro jak sukno oraz dodatkowo są centrami handlowymi i jeżeli mają przydzielonych krzeseł, to jak najbardziej chcemy przydzielić krzesła do tych prowincji. Jeżeli idzie o nasze angielskie misje, drzewko jest gigantyczne i jeszcze ono się rozwija bardziej w momencie, kiedy się zmienimy w Wielką Brytanię. Jednakowoż nie ma tu żadnej misji, która by nam pomogła w nadciągającej wojnie. Fajne jest to, że mamy Johna Talbota jako dowódcę wojskowego. Jest całkiem niezły, chociaż brakuje mu umiejętności zdobywania fortec. No i możemy wystawić 41-tysięczną armię. I też w zasadzie od razu nasza armia leci w dół. Widzicie, zarabiamy dość sporo, ale nadal jesteśmy praktycznie na low maintenance. Ale praktycznie wszystko, co mamy, to wydajemy. Jeżeli idzie o naszą flotę, to w zasadzie nie modbolujemy, ale też zmniejszamy jej utrzymanie. Nie ma sensu wysyłać okrętów handlowych do utrzymania handlu, praktycznie na to nie wpłyniecie w żaden sposób. Wykorzystamy je do blokowania Francji i tak dalej. Fortece w KN kasujecie, więc tak, turyści już jej nie odwiedzą. I tak samo kasujecie fortece w Labour. W skrócie, jeżeli Francja zdobyłaby te dwie fortece, mogłoby mieć znacznie większe roszczenia wobec was. A tak, kiedy nie ma fortec, to i roszczenia będą znacznie niższe. A, w Calais również chcemy skasować fortecę. Kolejną sprawą jest to, że nie chcecie wysyłać Royal Mariaży ani przyjmować Royal Mariaży z żadnym z krajów, z którymi macie sojusze, bo każdy Royal Mariaż zwiększa szansę, że ten typek spłodzi dziedzica, a naprawdę tego nie chcecie. Ten władca jest młody, ma 23 lata, jeżeli spłodzi dziedzica, będziecie musieli się z nim męczyć przynajmniej 20 lat. A w innym wypadku w ciągu 4 lat po prostu umrze. Jedyną ceną będzie wojna domowa, ale
Nie jest ona aż taka ciężka. Wysyłamy też naszych dyplomatów do Austrii oraz Aragonu, żeby jak najszybciej zaczęli zdobywać dla nas punkty przysług. Trzeciego dyplomatę możemy, nie wiem, wysłać do Kastylii i spróbować tutaj zdobyć ten sojusz. Tylko jeżeli będzie on nas kosztował sojusz z Aragonem, to zrezygnujmy z sojuszu kastylijskiego. No jakby nie patrzeć, to zbudowaliśmy naprawdę potężną koalicję przeciwko Francji. Jeżeli będziemy mieli szczęście i Surrender of Maine event odpali się za 3 lata, czyli gdzieś w 47-48, to Francja nie ma z nami już najmniejszych szans. O, fajnie, na to czekałem. Zwracamy sobie 5 punktów ziemi koronnej. Zwróciło mi to 3 punkty tylko? What the fuck? Bardzo ważne jest to, i z tego co widziałem na wielu filmikach pomijane, żeby sprawdzić, jakich najemników możemy zatrudnić. I zobaczcie, tutaj szwajcarska gwardia ma doskonałego generała. Nie dość, że jest dość bitny, to jeszcze rozwala mury z bańki. Dosłownie 3 w Siege'u to jest bardzo mocny dowódca. Do tego jeszcze cała armia dostaje bonus do dyscypliny. Więc na pewno będę chciał go zatrudnić, jeżeli dojdzie do wojny. Warto też zwrócić uwagę, czy Szkocja wejdzie w sojusz z Francją. Jeżeli wejdzie w sojusz z Francją, no to raczej wasze wojska powinny się znaleźć jak najszybciej przy granicy z Szkocją. A jeżeli nie, to szczerze mówiąc mogą być gdziekolwiek. No ja mam pecha i mam w sumie jeden z najczęstszych scenariuszów, że Surrender of Maine odpala się w przeciągu roku. I ogólnie to wydarzenie to jest rzeczywiste wydarzenie, które miało miejsce w historii. Realnie się wydarzyło w 48 roku, kiedy wojska Karola VII Walezjusza przybyły właśnie do pod garnizon w Maine. No i wtedy przestraszyły naszego dzbana, czyli Henryka VI Lancastera, i wtedy właśnie on zrzekł się tej prowincji na rzecz Francji. Co prawda było to obiecane Francji już od maja 44 roku, że za 2-letni pokój ta prowincja znajdzie się pod ponownym panowaniem francuskim. Tylko wiecie, Anglicy się tak troszeczkę osiągali. I my teraz stajemy właśnie przed podobnym wyborem, przed jakim stanął dzban VI Lancaster, i możemy zdecydować, czy honorujemy to, co obiecaliśmy i oddajemy Maine. I szczerze mówiąc, jeżeli nie jesteście doświadczonymi graczami w Europa Universalis 4, albo nawet jesteście, ale wam się nie chce męczyć, to lepiej jest oddać to Maine, bo Unię nad Francją, jeżeli zbudujecie koalicję tych państw, które tutaj widzicie, możecie jeszcze potem odzyskać. Wystarczy, że potem stoczycie kolejną wojnę z Francją, której staniecie na ich stolicy i ją będziecie okupowali. Wtedy dostajecie Cassius Belli na odtworzenie Unii nad Francją. No ale że ja nie lubię tych łatwych rozwiązań, no to jednak staję do wojny z Francuzami. I tak, historycznie wojna, która właśnie teraz wybuchła, nie miałaby miejsca, ale nawet po tym, jak Francuzi odzyskali obiecane im Maine, toczyły się jeszcze inne walki, w wyniku których Anglia straciła wszystkie swoje prowincje kontynentalne oprócz Calais. A jeszcze taka ciekawostka, bo ile wojna stuletnia kończy się przegraną Anglii wobec Francji i zawarciem traktatów pokojowych dopiero w roku 73, i te kraje przez ponad 30 lat były w stanie wojny ze sobą, tylko takiej zawieszonej, nie odbywającej się, to jeszcze do 1800 bodajże chyba pierwszego roku władcy angielscy tytułowali się władcami francuskimi. No i my stajemy teraz przed ciężkim orzechem do zgryzienia, bo jednak jak spojrzycie na liczby, to francuska armia jest dwukrotnie liczniejsza od naszej. I szczerze mówiąc, prawie nie mamy z nimi szans. Ale to prawie nic nie znaczy. Na szczęście Szkocja nie dołączyła do tej wojny, nie ma sojuszu z Francją, jest tylko Prowansja, więc teraz będę musiał czekać te parę lat. Będziemy mieli wojnę domową, poczekamy parę lat i dopiero za kilka lat zdesantujemy się na Francję. Ja tymczasem zarządzam blokadę morską Francji, tylko nie zablokujemy tych prowincji na wschodzie. A, i możemy też wykonać naszą misję, że właśnie toczy się wojna o Maine. Nasza blokada morska wpływa na dewastację w prowincjach francuskich, więc no siłą rzeczy troszeczkę ekonomicznie i tak ich to zaboli. A my jeszcze, zobaczcie, dostajemy z tego tytułu dodatkowe pieniążki. Co prawda dość mało. Margaret of Anjou. A to ciekawe, powiem szczerze, że jeszcze tego eventu nie miałem. Władca 343 raczej mnie nie zadowala. Poza tym nie zapobiegnie to wojnie domowej naszej, póki nie narodzi się żaden dziedzic, ale myślę, że jako nasz tańszy doradca bardzo by nam się przydała. W sumie spróbuję jeszcze zrobić jeden trik, mianowicie sprowokować wojska francuskie do uderzenia na naszą wyspę. No bo mają tak 8 transportowców, Prowansja ma 6 transportowców, tylko odpłynąłem i zobaczcie, 8 transportowców się tutaj znalazło. Okej, widzę, że Portugalia już by dołączyła do tej wojny, ale to jest totalnie bez sensu, jeżeli miała
miałaby sama Portugalia dołączyć. Potrzebujemy minimalnie jeszcze Aragonu. Jeżeli uda nam się wezwać Portugalię i Aragon do tej wojny, lecimy z koksem. No i niestety brakło mi dosłownie 4 miesięcy na to, żeby móc wezwać Aragon i Portugalię do tej wojny, więc niestety lecę totalnie solo. Nie wzywałem Portugalii, bo Francja bez problemu by sobie poradziła z tymi prowincjami, zanim my byśmy mogli się zdesantować na spokojnie do Calais. To co my natomiast teraz chcemy robić, to poprawiać relacje z każdym graniczącym i dużym krajem z Francją, bo w wyniku tej wojny dostajemy bardzo dużo agresywnej ekspansji. No i tak, wojna rusz. Przed nami wybór między domem Lancasterów oraz Yorków. Szczerze mówiąc, wszystko jedno kogo wybierzemy. Trzeba zwrócić tylko uwagę, kto jest lepszym władcą. I w tym wypadku James I 343 będzie wchodził na tron. Tylko wcześniej może tak... Jednak armia w górę, porty też odpalmy i niech nasz dowódca John Talbot też gdzieś tutaj dowodzi. Wiele osób wciąż uważa, że da się zbagować ten event, jak rozstawicie po 1000 wojsk na wszystkich waszych prowincjach. To już od dawna nie działa i nie róbcie tego, bo tylko stracicie armię. Samej wojny rusz dość łatwo jest się pozbyć. Wystarczy wygrać kilka razy bitwę właśnie z tymi buntownikami. Tam się będą pojawiały takie kolejne eventy z tym związane i za którymś razem złapiecie waszego przeciwnika i go stracicie. I wtedy ten event się kończy. A w międzyczasie Francja i tak się wypali troszeczkę, bo od czasu do czasu również stronnicy Lancasterów będą atakowali na naszych prowincjach, które są obecnie pod okupacją francuską. A na razie jak patrzę, to wszędzie się odpalają na mojej części kontynentalnej ci buntownicy. Na tron wchodzi kolejny Henry, 533. Długo nie będzie naszym następcą. No i rozbiliśmy pierwszą większą armię. Pretender uciekł. O, jakoś bardzo szybko się tym razem to wszystko nam udało. Bardzo fajnie, skończyliśmy wojnę rusz i dostajemy teraz agresywną ekspansję o 10% niżej. Też dość fajnie, ale kosztowałoby to praktycznie całe zapasy mojego manpowera. I teraz mamy dynastię Tudorów, możliwość wprowadzenia na tron. Jest to jednak gorszy władca niż nasz obecny. Możemy też doprowadzić do kolejnej wojny, małej domowej, do 54. Wzrosną niepokoje w naszym kraju, naprawdę będzie wysyp buntowników, więc ja już dla świętego spokoju biorę Henry'ego Tudora na tron. A teraz znowu czekamy, tak? Wiem, ekscytująca wojna, ale tak należy ją rozegrać. Jeżeli macie jakieś eventy na prestiż, starajcie się go też zawsze wybierać, bo prestiż zwiększa wasze morale. I w sumie też mam już technologię do przodu, więc to jest dobry moment, żeby rozważyć inwazję na Francję. Bardzo fajna armia, biorę ją. Chociaż są tańsze alternatywy, ale to może na później. Dobra, troszeczkę zaryzykuję i spróbuję wyjąć szybciej Prowansję z tej wojny, bo jeszcze cały czas ma dość mocne nastawienie. Zdesantujmy się na tą prowincję tutaj w Brytanii. Jest 10 razy próbowałem, ale mamy wreszcie doradcę z moralami. Bardzo nam się przyda. Tym bardziej, że zobaczcie, ile mi się udało dostać więcej prestiżu dzięki eventom. Dosyłam też 4000 kawalerii do naszej armii najemnej i wszystko spinam po prostu w jedną armię. I ruszamy na Anjou. Pierwsza bardzo ważna bitwa. Wojska przeciwnika jeszcze za chwilę dojdą, ale popełnił on już błąd, bo dosłał w pierwszej armii. Zobaczcie, wojsko bez generała i obecnie boty robią tak bardzo często, nie wiem czemu, ale i tak czy ta armia zdąży dotrzeć, tak dotarła, wsparła, a ja wysyłam wsparcie. No i tak podziobałem naszą armię i dosyłam co chwila, co odnosimy zwycięstwo, niestety niezbyt duże, spore straty ponieśliśmy. Czeka nas sporo takiego mikrowania, wycofywania tych armii tutaj manpowerowych, oprócz tych, które są oczywiście podłączone. Widzę też, że nie obejdzie się bez dodatkowych pożyczek, o i dodatkowego prestiżu, więc weźmy to. Nie ukrywam, ta wojna jest ciężka w porównaniu do innych wojen, które zazwyczaj toczymy na początku kampanii. Dobra, ale jeszcze dorekrutuję więcej armii, bo rzeczywiście mamy duże problemy z manpowerem. Tutaj mnie ładnie wyczyścił Francuz podczas tej bitewki, więc wolę mieć jeszcze w zapasie wojsko. Mogę przewozić moimi statkami maksymalnie 18 tysięcy, a więc transportujmy do Francji, a nuż, bo zgłupiej będzie próbował zajmować mi te prowincje jeszcze raz, a ja w międzyczasie zdobędę Anjou. No i w sumie robi to, odbija te prowincje, a ja zdobyłem Anjou. Pięknie! Nawet się nie zastanawiam, jak dostałem jeszcze dodatkowy manpower, to go biorę. I powiem szczerze, wygląda na to, że przeciwnik rzuci 65 tysięcy wojska naraz na mnie. Wyjebiście. No dobra, ale zobaczyłem, jakiego generała ma Prowansja, więc ja im podziękuję. Niech wyjdą z tej wojny jak najszybciej. Będziemy się gdzieś indziej bili
Francuzami. O, na przykład na tej pięknej, wspaniale płaskiej prowincji. A, nie zapominajmy poprawiać relacji z tymi krajami, które tutaj są naprawdę liczące się. Ale Austria, co? Jak? Ty głupia! Nie, nie możemy sobie na to pozwolić. Trudno, wolę stracić ten prestiż, niż zostać wciągnięty w wojnę z Burgundią. Trochę tracimy na miesiąc, no ale trudno. Na razie lecę, jestem już w Paryżu. Jeszcze Wallbridge poszedł, szturmujemy od razu, tu się nie ma co zastanawiać. Obecnie mechanika szturmów jest bardzo mocna i nagle zaczynamy wygrywać wojnę. Trzeba też pamiętać o tym, że w momencie, kiedy już okupujecie stolicę, trzeba zawsze kliknąć od razu tą misję. Tak, wchodzę jeszcze dodatkowo i na wszelki wypadek palę te wszystkie ważne prowincje, które tutaj są Francuzów, a żeby jak doszłoby do bitwy w Paryżu czy tej prowincji obok, żeby wojska przeciwnika jednak wolniej dochodziły. Z tego co widzę, bot bardzo dziwnie się zachowuje. 55 tysięcy w jednym miejscu. No ja tylko tak trzymam, bo mam najemników, a mam armię manpowerową, więc pięknie wszystko umiera. Dajesz, padnij i mamy Orlean. Nawet się nie zastanawiam, wbijam się od razu w tą armię tutaj. No i wygląda na to, że na razie lekko wygrywamy. Pamiętajcie, że nasza armia początkowo, dzięki piechocie i bonusowi z idei do piechoty, jest troszeczkę lepsza od tej francuskiej. Mamy też jakimś sposobem więcej morali, co jest dość fajną sprawą. Nie wiem, z czego to wynika, ale możliwe, że najpierw jest prestiżu. Jeżeli widzicie, że są jakieś kłopoty, no to dosyłajmy naszą armię. Zawsze będzie lepiej, łatwiej wygrać dosyłając wojsko, a Francuzi się wycofują wyjebiście. No 12 do moich 10 tysięcy strat. Kiedyś nie były to aż takie duże liczby. I zobaczcie, dzięki temu, że poprawiam te relacje z tymi krajami wszystkimi, do koalicji nie wejdzie nam dużo krajów. W sumie Szwajcaria, Palatynat z tych takich dużych został. Na Burgundii nie mamy wpływu, Francja odpada, Prowansja mamy długiego trusa. A więc tak naprawdę Palatynat i Szwajcaria zostały do poprawy. Ze Szwajcarią już poprawiam relacje. To teraz Palatynat, Tylat, bez N. Pamiętajcie, tam nie ma N w środku. Palatynat. O! Dalej rozbijamy wojska francuskie. Jakoś nie dosyłają wsparcia w ogóle. Nie wiem, czy to już bot sobie sam liczy, że nie dojdzie na czas dzięki temu. I spróbujmy teraz powalczyć z nimi, żeby dostać tego warscora troszeczkę. Będzie to chyba najszybszy sposób. Tym bardziej, że mamy okazję rozbić jego armię, póki są mniejsze. I to jeszcze naszymi najemnikami. Tak, pięknie to idzie. Nie pamiętam, czy my mamy jakąś misję na obniżenie agresywnej ekspansji, ale chyba nie. Na pewno to nam się przyda. Zmniejszenie stawki naszego zadłużenia. Moglibyśmy już brać pokój ze Francją. Zobaczcie, koalicji praktycznie nie będzie. Tym bardziej Szwajcaria już wyszła, tak jak mówiłem, Palatynat też wyszedł, ale ja chcę jeszcze więcej o nich pieniędzy brać. Dlaczego? Bo łatwiej jest zarządzać krajem, który jest zadłużony, niż krajem, który ma pieniądze, tak? Jeżeli będą zadłużeni, Francuzi nie będą mieli dużej armii i łatwiej będzie ich utrzymać w ryzach. A powiem szczerze, jako Anglia bardzo łatwo się spłaca te pożyczki wszystkie. O, tutaj koniecznie chcemy ilość wojska jako reformę rządową i cudem udało się nam mieć 83 punkty warscora. Wyjebiście, prawda? Koalicja praktycznie nie powstanie. Mówię, te kraje w żaden sposób nie są dla nas groźne. Co mogłem, to tak naprawdę w tym momencie zdobyłem od Francji. Strat nawet aż tak dużych nie mam. 100 tysięcy żołnierza. Francja jest naszą unią personalną, tylko jest mega nielojalna. Nic w tym dziwnego akurat. To, co teraz musimy zrobić, to na bug jak najszybciej rozwiązać część naszej armii. Do tych droższych jednostek tańsze nam się jeszcze przydadzą. No i oczywiście musimy niestety zrezygnować z naszej Margarety d'Anjou, żeby tutaj była, i musimy zatrudnić Charlesa do poprawiania relacji, co jeszcze szybciej zbije naszą agresywną ekspansję. Bądźmy szczerzy, najbliższe 20 lat, jak i więcej, to my będziemy obniżali agresywną ekspansję. No może 10-15 lat. Więc możemy sobie siedzieć na piąteczce i nic nie robić. I w sumie po tych naszych wojnach, nawet jak obniżę utrzymanie floty, armii, nawet wychodzę na plus, mamy do spłacenia 10 pożyczek na 1720 golda. Nie jest to dużo. Możemy też oczywiście sprzedać naszą ziemię za koszty autonomii. Jakoś sobie z tym poradzimy. I pospłacać nasze pożyczki 172 golda. Mam nadzieję, że obecnie trochę więcej dostanę, jak znowu wezmę te pożyczki. No, niedużo, bo pół golda więcej, więc spłacamy te po 3,75, a zostawiamy te 1%. One aż tak nie bolą. Więc mamy to, Unia nad Francją zdobyta, teraz trzeba ją tylko i wyłącznie utrzymać. A żeby to zrobić, to wystarczy, że będziecie mieli tutaj na plusie to serduszko, co jest.
no trochę zabawy będzie. Macie też 15 lat na to, żeby zbić dążenia niepodległościowe Francji poniżej 50%, co nie powinno być trudne w momencie, kiedy już was zacznie Francja lubić. O, w międzyczasie nam się jeszcze renesans pojawił w Londynie. Fajnie, nie będzie trzeba dewować nic. Już jak tak patrzę, ci emisje jednak nas bardzo dużo kosztują. Od razu lepiej. Więc trudno, mamy 21 tysięcy żołnierzy i musi nam to starczyć na tłumienie tych zbliżających się buntów. No, w sumie możemy też obniżyć wyczerpanie wojenne. O, i oczywiście możemy dokonać naszą misję, ale to może później. Mamy dużo prestiżu, szkoda go tracić. To tylko byśmy przyspieszyli nasze odnawianie manpowera. Co prawda jest nam on konieczny, żeby dalej toczyć nasze wojny w kierunku podporządkowania sobie Szkocji, ale nie ma co się z tym spieszyć tak naprawdę. Jeżeli by nam zależało na jeszcze szybszym zbijaniu agresywnej ekspansji, możemy u naszych handlarzy pozmieniać ich nastawienie właśnie na to, które ma tutaj Improve Relation 15%. I możemy też przenieść naszego handlarza z North Sea do Szampanii, żeby dokładnie to samo robił. Jeżeli boicie się, że stracicie waszą unię nad Francją, bo na przykład wasz władca jest a nie lubicie sobie pomagać poprzez Alt F4, no to zawsze możecie wysłać pieniążki, prawda? Możecie też zrobić Influence Nation, albo no niestety nie możecie spłacić ich długu, to jest głupie. Ale te dwie rzeczy powinny wystarczyć. A, przypomniałem się, przed końcem wojny jeszcze mogliście obrazić rywali francuskich, teraz to już nie zadziała. O nie, Henry Tudor mi umarł. O nie, po wprowadzeniu renesansu warto rozważyć, no, czy można go komuś sprzedać sensownemu. A, Portugalii sprzedajmy. I mamy to niecałe kilka lat później. Francja już nas lubi, mamy 10 na plusie, więc nawet w przypadku śmierci waszego władcy nie stracicie tej unii personalnej. A zobaczcie, nastawienie Francji się zmieniło i jest coraz bardziej lojalna. O kurde, czemu miałbym ją odrzucić? Jego. Nawet dość szybko, mamy, zobaczcie, technologię mocno do przodu i możemy lecieć w ideę. Jeżeli idzie o Anglię i wybór idei, no to bardzo często ludzie grają pod kolonizację. Nie wiem czemu, ale wtedy można wybrać Exploration oraz Expansion Ideas. Ja osobiście bardzo lubię połączenie ilościowych oraz przynajmniej handlowych idei, żeby zwiększyć nasz udział w handlu, mieć dużą armię, a jeżeli jeszcze potem chcemy się powalić w anglikanizm, religijne idee też będą dość fajne. Kolejne bardzo, ale to bardzo mocne combo na Anglii, zwłaszcza jeżeli chcecie szybko innowacyjność rozwinąć, no to oczywiście innowacyjne oraz idee militarne i jakościowe. Jeżeli wy lubicie jakiś inny zestaw idei na Anglii, dajcie mi znać koniecznie w komentarzu lub podzielcie się po prostu z innymi widzami waszymi pomysłami na granie Anglią. A jeżeli byście planowali grać jednak pod kolonizację, warto jest rozważyć zmianę waszej kultury na którąś z iberyjskich oraz zdobyć monument, który znajduje się w Madrycie. On jest bardzo mocny pod kolonizację i warto jest go mieć. Na późniejszym etapie również monument z Portugalii jest praktycznie must have. O Grenadzie to już chyba nawet nie muszę wspominać, prawda? No i w sumie mamy utrzymanie Francji, teraz trzeba zrobić, żeby była bardziej lojalna wobec nas. No i tutaj możemy na przykład wysłać support loyalist, jak mamy pieniądze, to nam ściąga już 20%. Kolejna sprawa to zwiększenie waszej armii, co też byłoby wskazane, albo jeżeli wam się nie chce jej zwiększać, no to... A, przepraszam, zaznaczacie tego ptaszka, patrzycie, gdzie najtaniej się dewuje we Francji, czyli na przykład w tej prowincji, i tak dewujecie kilka razy za tych punktów, których mniej potrzebujecie. Macie teraz lojalną Francję, która was kocha i będzie was wspierała w waszych wojnach. Później, co jest bardzo ważne, warto jest spłacić zadłużenie wszelkie francuskie, o ile sama tego nie zrobi, żeby rekrutowała więcej armii. Ja poszedłem w idee ilościowe zresztą, drugie wezmę handlowe i na proponowanie trzecie wziąłbym religijne oraz zmieniałbym religię na anglikanizm. Co prawda dość późno by się to u nas wydarzyło, bo w okolicach 1530-1550 roku obecnie reformacja bardzo późno się odpala, ale zawsze jakoś lubię na Anglii odpalać tą religię. Mamy wreszcie też misję Levy the Troops, czyli 60% manpowera i 100% armii. W tym celu zatrudniłem najemników, żeby spełnić tą misję. Daje nam ona roszczenia terytorialne na Szkocję lub jej zwasalizowanie. Co chcecie? No ale może zamiast podbijać Szkocję, to chcecie zagrać tym ciekawym krajem. W tym odcinku nie tylko pokażę wam, jak pokonać Anglię, ale też jak zwasalizować Francję, co pozwoli wam zdobyć pewien bardzo rzadki achievement.